Zaczynamy bajkowanie. Dziś udamy się do pięknego, kolorowego miasteczka. Życie mieszkańców wpłynęło tam spokojnie i szczęśliwie. Każdy miał dokładnie zaplanowany dzień i nikt nigdzie się nie spieszył. Pewnego dnia do tego miasteczka przyjechał Janek ze swoją rodziną. Tata chłopca dostał tutaj pracę, więc postanowili, że się przeprowadzą. Janek był jednak trochę zły. Bo dla niego oznaczało to, że zostawia kolegów i szkołę. Rodzice z nim o tym rozmawiali, tłumaczyli i wspierali. Nie spowodowało to jednak tego, że cała złość zniknęła. Janek bardzo się bał, że nie znajdzie tu prawdziwych przyjaciół, a tamci starzy szybko o nim zapomną, a nowi się nie pojawią. Całe szczęście się pomylił. Po drugiej stronie ulicy, w ogromnym domu, mieszkał Paweł. Pewnego dnia, Janek grał w parku w piłkę. Hej, mogę z tobą zagrać? Usłyszał nagle Janek. Przerwał grę i się odwrócił. To był chłopiec. Z tego wielkiego domu po drugiej stronie ulicy. Miał na imię Paweł. Ty chcesz grać ze mną? spytał się Janek. No a co? Pewnie, że tak. Co ci tak dziwi? We dwóch będzie weselej. No ale ty masz taki wielki dom i pewnie mnóstwo zabawek. A ty chcesz grać ze mną w piłkę? Weź przestań, powiedział Paweł. Gramy czy nie? Kiedy skończyli grać, rodzice Janka zaprosili Pawła na podwieczorek. Janek bardzo polubił Pawła, ale z jakiegoś powodu czuł się gorszy. Może dlatego, że Paweł miał taki wielki dom i bogatych rodziców? A on dopiero tutaj się przeprowadził i nie stać było ich na takie sprzęty, które miał paweł? Dzięki Pawłowi Janek poznał inne dzieci. To się i alka. Alek był najmłodszy z całej trójki. Mimo że Janek bardzo ich lubił, to ciągle czuł, że czegoś mu brakuje. Aby to sobie zrekompensować, chłopiec zaczął wymyślać historię. Może wyjeżdża na wakacje? mimo że wiedział, że tata zaczął nową pracę i od razu nigdzie nie będą mogli wyjechać. Mniejsze i większe kłamstwa pojawiały się coraz częściej. Dzieci bardzo go lubiły, więc też łatwo było im w to wszystko uwierzyć. Janek tak zapędził się w swoich kłamstwach, że chciał mieć coś, czego na pewno oni nie będą mieć. Pewnego dnia wracał do domu przez park. Gdzieś pod małym krzaczkiem znalazł kamień. Ładnie się błyszczał. Chłopiec postanowił go wziąć. Był tak wyjątkowy, że od razu chciał go pokazać swoim przyjaciołom. Pobiegł do nich trzymając kamień mocno zaciśnięty w dłoni. Zobaczcie, co znalazłem! Chodźcie tu szybko! zawołał Janek. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem znaleziska. Jest piękne! Powiedziała Tosia. A jak się błyszczy! Dodał Alek. Skąd go masz? Dopytywał się Paweł. Y, staruszki. Spotkałem ją dziś w lesie, na polanie. Tak, na leśnej polanie. Co? Zdziwiła się Tosia. Przecież to niemożliwe. Poza tym, co robiłeś sam w lesie? dodał Paweł. Co? Nie wierzycie mi, tak? Powiedział oburzony Janek. Choć może bardziej się bał, że jego kłamstwo wyjdzie na jaw. Nie. Po prostu wydało mi się to dziwne. Nigdy sam nie chodziłeś do lasu. Stąd moje zdziwienie, powiedział Paweł. Janek, zamiast wszystko wyjaśnić, to zaczął dalej brnąć w to kłamstwo. I wiecie co? Ten kamień to składnik większej całości. Powiedział. Staruszka zdradziła mi tajemnicę, że w jaskini wysoko mieszka smok, który strzeży pozostałych trzech części. I jak się je wszystkie połączy, to powstanie wielki kamień, który spełnia życzenia. To kiedy tam idziemy? Spytał się Paweł. E, nie wiem, odpowiedział zaskoczony Janek tym, że przyjaciele mu uwierzyli. Może jutro yy, dopytam staruszki yy, o szczegóły, gdzie to jest? Powiedział Janek. Okej, okay, okej, okay, dobra, to dopytaj i daj nam znać. Jestem strasznie ciekawy, powiedział Paweł. Janek nie mógł spać tej nocy. Cały czas myślał o tym, że okłamał przyjaciół. Sam nie wiedział, dlaczego tak daleko zabrnął w swoich kłamstwach. Wiedział, że nie powinien kłamać. Rodzice wiele razy mu to powtarzali. To o kamieniu, staruszce i smoku było największym jak dotąd, chociaż już od dawna źle się czuł z tym, że i w innych codziennych sprawach okłamuje przyjaciół. Kiedy kłamał, to choć przez chwilę nie czuł się gorszy od innych. Tylko, że przyjaciele nigdy nie dali mu żadnego powodu, żeby mógł się tak czuć. To, że kłamał, nie pozwoliło mu spokojnie zasnąć. Rano postanowił, że wszystko powie przyjaciołom. Przeprosi i wyjaśni im. Następnego dnia, kiedy Janek spotkał się z przyjaciółmi, zaczął mówić do nich nieśmiało. Muszę wam o czymś powiedzieć. No chyba nie chcesz powiedzieć nam, że nas okłamałeś? Powiedziała Tosia. Tak, powiedział Janek. Co? oburzyła się Tosia. Kiedy Janek zobaczył oburzenie i zdziwienie na twarzy Tosi i pozostałych przyjaciół, szybko dodał. Tak, okłamałem was. Powiedziałem, że dziś staruszka powie mi, gdzie jest ukryty smok, ale nie było jej dziś w tym miejscu. Uff, już przeraziłem się, że nas okłamałeś, ale przecież ty taki nie jesteś. Przyjaźnijmy się i mówimy sobie prawdę, powiedział Paweł. No właśnie, dodał Alek. Janek myślał, że zaraz zapadnie się pod ziemię ze wstydu. Nie wiedział, jak wycofać się z tego kłamstwa. Postanowił, że codziennie będzie im mówił, że nie zastał staruszki i że już wątpi, żeby się pojawiła i na nią zrzuci całą odpowiedzialność. Będzie mówił, że pewnie go oszukała i że to wszystko było kłamstwem. Nie straci przyjaciół, a do tego pewnie będzie im go żal, że został oszukany. Tak też zrobił. Po kilku dniach mówienia, że staruszki nie ma w tym samym miejscu, powiedział: Ech, oszukała mnie. Powiedziała, że zdradzi mi drogę, jak dojść do smoka. Wiem, że ci jest przykro. My też na to liczyliśmy, powiedziała z troską Tosia. Nie rozumiem osób, które kłamią. Przecież to nikogo nie uszczęśliwia, nie rozwiązuje problemów, tylko stwarza jeszcze więcej kłopotów, powiedział Paweł. To może sami poszukamy smoka, powiedział Alek. Co? Nie, zaprotestował Janek. Bez wskazówek jest to zbyt niebezpieczne. A ja bym chciał odnaleźć smoka i żeby spełnił moje życzenie, powiedział Alek. A co to byłoby za życzenie? spytała się Tosia. Chciałbym, żebyśmy zawsze się przyjaźnili i nigdy nie kłamali. Janek poczuł dziwną ukłucie w sercu. Mocno ścisnął w kieszeni kamień. I bez tego będziemy, powiedział Paweł. Janek czuł się strasznie. Postanowił, że już nie będzie więcej kłamać. Poczuł też ulgę, bo myślał, że sprawa kamienia, staruszki, i smoka jest już załatwiona? Niestety się pomylił. Następnego dnia mieli spotkać się w parku na Placu Zabaw. Janek przyszedł pierwszy, potem Tosia, a za nią Paweł. Nie było tylko Alka. Dziwne, powiedział Paweł. Przecież zawsze był pierwszy i już się huśtał na huśtawce. Zanim my przyjdziemy, może jest chory. A może mu tak smutno, że nie pójdziemy na wyprawę w poszukiwaniu smoka? Zastanawiała się Tosia. Najlepiej będzie, jak to sprawdzimy, powiedział Janek. Towarzyszyła mu jednak jakaś dziwna obawa. Podeszli pod dom Alka. Tosia zauważyła za płotem tate Alka. Dzień dobry, zawołała. O, dzień dobry, a co wy tu robicie? Spytał wyraźnie zdziwiony tata. My? Przyszliśmy po Alka, powiedział szybko Janek. Jak to? Przecież on dawno pobiegł na plac zabaw. Zdziwiło mnie tylko, że ma ze sobą plecak, ale pomyślałem, że to do jakiejś waszej nowej zabawy. Zapadła cisza. Dzieci ze zdziwieniem patrzyły na siebie i nie wiedziały, co powiedzieć. Nagle Janek powiedział: Tak, mamy nową zabawę! A chcieliśmy go gdzieś wyprzedzić i zrobić mu niespodziankę, zanim wyjdzie, ale już biegniemy na plac zabaw do niego. Paweł i Tosia nie zdążyli nic powiedzieć. Do widzenia, miłego dnia, powiedział tata Alka i wrócił do swoich zajęć. Ale co to było? Zapytał się Paweł. Kłamałeś bez zmrugnięcia okiem? Powiedziała zaskoczona Tosia. Czemu to zrobiłeś? Przecież na placu zabaw nie ma Alka. Właśnie stamtąd wracamy! powiedział Paweł. Tada musi wiedzieć, że Alek zniknął! dodała przestraszona już Tosia. Sami go szybciej znajdziemy, powiedział Janek. Nie przemawiała jednak przez niego w tym momencie troska. Ale strach, że jego kłamstwo wyjdzie na jaw. No dobra, nie traćmy czasu, powiedział Paweł. Pamiętasz, co mówiła ci ta staruszka? Może już wtedy zdradziła ci jakiś szczegół, dopytywał. Zaprowadź nas do miejsca, gdzie spotkałeś tę staruszkę, zakomenderowała Tosia. Janek czuł się strasznie, naprawdę bał się o Alka, ale nie wiedział, jak przyznać się do kłamstwa. Jak miał powiedzieć, że to był zwykły kamień, że nigdy nie było żadnej staruszki, a o smoku już nie wspominając. Brnął więc dalej w to kłamstwo. Dobrze, chodźcie, zaprowadzę was, powiedział Janek. Dotarli na polanę. Y, widzicie? Nie ma jej, powiedział Janek. Stali na ogromnej polanie. Nagle Tosia schyliła się i z ziemi podniosła kamyk. Zobacz, ten kamyk wygląda jak ten Twój, powiedziała. E, na pewno nie, powiedział Janek. Tosia była wyraźnie poddenerwowana. Janek, mam dość Twoich kłamstw. Odpo Czonku, wydawało mi się to podejrzane, ale ponieważ się przyjaźnimy, to założyłam, że nigdy nas byś nie okłamał. W ogóle myślałam, że wiesz, że kłamanie nie jest ok. A teraz? W tym momencie masz jeszcze odwagę kłamać? Ale ci uwierzył. A teraz pewnie sam poszedł szukać smoka. To jest bardzo niebezpieczne, przecież może coś mu się stać, powiedział Paweł. Zapadła cisza. Janek wlepił wzrok w ziemię. Było mu tak bardzo wstyd. Poczuł jednak też ulgę, że wreszcie jego kłamstwo wyszło na jaw. Paweł podszedł do Janka. O twoim kłamstwie porozmawiamy później. Teraz musimy znaleźć Alka. Mówiłeś, że smok mieszka w jakiejś jaskini w górach. Tak, to prawda, powiedział Janek. To akurat kiepskie słowo w twoich ustach, powiedziała Tosia. Dobra, ta ścieżka prowadzi w góry, chodźmy szybko, powiedział Paweł. Szli w milczeniu. Rozglądali się na wszystkie strony, ale Alka nigdzie nie było. Zbliżał się wieczór. Robiło się też coraz chłodniej. Boję się, że go nie znajdziemy, powiedziała Tosia. Ech, Janek, myślałem, że się przyjaźnimy. Zobacz, do czego doprowadziło twoje kłamstwo. Janek nie wiedział, co ma powiedzieć. Jedyne, co zdołał wydusić, to. Przepraszam. Całą drogę nawoływali Alek, Alek, ale on nie odpowiadał. Byli już wysoko w górach. Gdy nagle usłyszeli cichy płacz. Ciś, powiedział Paweł słyszeliście to? Tak, powiedziała Tosia. To może być Alek. Skąd dochodzi ten głos? zastanawiała się Tosia. Stamtąd powiedział Janek i wskazał wąską ścieżkę. Alek, Alek, to ty odezwij się! Gdzie jesteś? Wołali. W końcu dobiegli do jaskini. Na jej brzegu siedział Alek i płakał. Alek, jak dobrze, że cię znaleźliśmy! Tosia i Paweł szybko podbiegli do chłopca. Ja, ja chciałem odnaleźć dla nas smoka. Może to nie jest ta jaskinia. Tu nic nie ma. Już jest ciemno i zimno, i nie mam już siły. Wziąłem za mało jedzenia. Nie mam latarki. Jego słowa przerwała Tosia. Nie ma i nie było żadnego smoka. Ale to już wyjaśni Ci Janek. Alek skupił swój wzrok na Janku i powiedział: Co? Ale jak to? Staruszka naprawdę cię okłamała? Ech, westchnął Alek. Nie, to. To ja. Ja. Ja to wymyśliłem, powiedział Janek. Ale dlaczego? Po co kłamałeś? Ja ci we wszystko wierzyłem. Wiem. Przepraszam. Ja tak. Bardzo chciałem się z wami przyjaźnić. Myślałem, że jestem od was gorszy, bo przeprowadziłem się z innego miasta i, i że takiego, jaki jestem, mnie nie polubicie. Tata dostał tu nową pracę i nie stać mnie na to wszystko, co macie wy. Kłamałem o rzeczach, które mam w domu, o planach na wakacje. No, i o kamienio od staruszki i smoku. Jak pierwszy raz was okłamałem i wy mi uwierzyliście, to potem już nie umiałem przestać. Chciałem, żebyście myśleli, że jestem wyjątkowy. Teraz już wiem, jak bardzo się myliłem. I gdybym wiedział, że moje kłamstwa doprowadzą do tego, to, to nigdy bym tego nie robił. Ale co ty mówisz? Nie powinno się kłamać tylko dlatego, że mogą one doprowadzić do czegoś niebezpiecznego. Po prostu tak się nie robi. Co teraz z naszą przyjaźnią? Jak mamy ci teraz zaufać? Powiedziała Tosia. Przyjaciele poczuli się oszukani i rozczarowani. Janek, nie musiałeś kłamać, żeby być naszym przyjacielem. Lubiliśmy cię od początku, jak tylko cię poznaliśmy, powiedział Paweł. Przepraszam, powiedział ze łzami w oczach Janek. Chcę wrócić do domu, powiedział Alek. Chyba musimy zostać tu do rana. Nie mamy latarki, a zbliża się noc, powiedział Paweł. Alek znowu się rozpłakał. Ja nie chcę tu zostać. Nagle usłyszeli wołanie. Ale Kosia! Janek! Paweł! A wśród zarośli przebijały światła latarek. To rodzice wyruszyli na poszukiwanie dzieci. Wszyscy wracali w milczeniu do domu. Potem Janek opowiedział o wszystkim rodzicom. Długo jeszcze rozmawiali o tym jakie konsekwencje może przynieść kłamstwo. Potem tata mocno przytulił Janka. Rodzice wiedzieli, że chłopiec zrozumiał, jak to źle jest kłamać. Niestety Janek stracił zaufanie swoich przyjaciół. Musiał bardzo długo pracować, aby je odzyskać. Po jakimś czasie przyjaciele mu wybaczyli, ale Janek nigdy nie zapomniał, jak bardzo bolała go utrata ich zaufania. Po tym wydarzeniu, Janek postanowił, że już zawsze będzie mówił prawdę, nawet jeśli nie będzie to łatwe. Wiedział już, że prawdziwa przyjaźń i miłość opiera się na zaufaniu i szczerości, a kłamstwo może zniszczyć wszystko, co ważne. Każdemu zdarza się popełnić błąd. Strach może podpowiadać nam kłamstwo, bo mówienie prawdy wymaga odwagi. Pewnego dnia Janek zobaczył w parku ptaka, który miał piękne kolorowe skrzydła. Jeszcze nigdy takiego nie widział. Pobiegł od razu do przyjaciół, żeby im o tym powiedzieć. Chodźcie, szybko, powiedział Janek. W parku widziałem niesamowitego ptaka. Ma piękne kolorowe skrzydła, musicie to zobaczyć. Przyjaciele pamiętali jeszcze jego wcześniejsze kłamstwa i nie byli pewni, czy mogą mu wierzyć. Janek, czy to nie jest jedna z Twoich wymyślonych historii? spytała się niepewnie Tosia. Janek poczuł dziwne ukłucie w sercu. Nie, mówię prawdę. Zrozumiałem, jak ważne jest mówienie prawdy. Przyjaciele spojrzeli na siebie z wahaniem, ale postanowili dać Jankowi szansę. Poszli za nim do parku i rzeczywiście zobaczyli ptaka, który miał niesamowicie kolorowe skrzydła. Przepraszam, że wątpiłam. Powiedziała Tosia, ale zrozum, że kiedy ktoś często kłamie, to. kiedy w końcu mówi prawdę, to ciężko mu uwierzyć. Janek pokiwał głową ze zrozumieniem i powiedział: Teraz już to wiem, już nigdy nie będę kłamał. Była to ważna lekcja nie tylko dla Janka, ale i dla jego przyjaciół. Dzieci zrozumiały, jak ważna jest szczerość. Jak trudno jest odbudować zaufanie po kłamstwie. Szczerość i uczciwość jest kluczem do szczęścia i prawdziwych, trwałych przyjaźni. Dziękuję Ci za wysłuchanie tej bajki. Więcej bajek znajdziesz na kanale Bajkowanie na YouTube. Możesz też napisać do mnie na adres Twoja bajka, Chętnie przeczytam, czy podobają Ci się moje bajki i o czym. Chciałbyś, chciałabyś usłyszeć kolejną? Dziękuję. Do usłyszenia.